pokażę dzisiaj, jak przygotować pyszną potrawę. Zrobię ją dosłownie w 15 minut. Będzie to kasza gryczana z pieczarkami i porem. Do przygotowania tej smacznej i zdrowej potrawy wykorzystam 2 woreczki kaszy gryczanej prażonej, 0,5 kg pieczarek, 1 por, papryczka chili. Jeśli ktoś woli łagodniejszą potrawę, może oczywiście użyć innej papryki, 100 g sera pleśniowego Lazur, 2 łyżki masła, a w przyprawie pieprzem ziołowym i solą wykorzystam także zieloną natkę pietruszki. Zaczynam od pokrojenia pieczarek. Pora kroję na pół plasterki. Podobnie jak pora, pokroję również w pół plasterki, z tym, że ja dodam paprykę z nasionami. Natkę pietruszki przesiekam. Został mi do pokrojenia jedynie serek i robię to na taką średnią kostkę. Wstawiłam wodę, żeby ugotować kaszę gryczaną, a na patelni rozpuszczam masło i zacznę przesmażać pieczarki. Woda się gotuje, a zatem wrzucam 2 woreczki. Przykrywam, odrobinę zmniejszę gaz i będę gotowała około 10 minut. A na patelnię wrzucam pieczarki. Chwileczkę je podsmażę. Pieczarki smażyły się około 6 minut, a zatem czas, aby dorzucić ostrą papryczkę i por. Wszystko przemieszam i będę podsmażała do momentu, jak por zmięknie. Por już zmiękł, a zatem czas, aby naszą przepiękną, kolorowe warzywa przyprawić. 3 szczypty soli, 3 szczypty ziołowego pieprzu i zapomniałam powiedzieć, ale ja do tej potrawy dodaję jeszcze majeranek. Nie wyobrażam sobie kaszy gryczanej bez dodatku majeranku. Oczywiście przecieram w dłoniach, wtedy szybciej uwolni swój aromat. Wszystko przemieszam i za moment dodam kaszę gryczaną, którą mam już ugotowaną. Dorzucam kaszę gryczaną. I znowu wszystko wymieszam i za moment dodam już ostatni składnik do naszego pysznego dania. Będzie to ser pleśniowy. Dodaję ser. Delikatnie przemieszam i jak ser się roztopi, wyłączam gaz i podaję pyszne danie do stołu. Moja pyszna potrawa jest już gotowa. Tak jak powiedziałam, trwało to zaledwie 15 minut. Jeszcze odrobina zielonej natki pietruszki. Ja tę potrawę bardzo polecam, bo tak jak powiedziałam, szybko można ją przygotować i przede wszystkim jest bardzo zdrowa. Proponuję podać albo jako danie obiadowe, albo jako ciepłą kolację. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.